Witam na kanale Telka24. Dziś zaprezentuję mobilny router firmy Huawei, model E5783. To jest router, który działa w technologii 4G, czyli tak zwane LTE. Do tego routera możemy podłączyć maksymalnie 32 urządzenia. Działa na paśmie, jeśli chodzi o Wi-Fi 2 i 4 oraz 5 GHz. To jest tak zwane Wi-Fi AC. Teraz to nazywamy też Wi-Fi 5. Jego prędkość maksymalna między routerem a naszym operatorem to jest 300 megabitów. Posiada wbudowany akumulator o pojemności 1500 mAh. Jeśli chodzi o czas pracy tego routera, to jest maksymalnie do 6 godzin. Dobrze, teraz zobaczmy zawartość opakowania. Wyjmiemy wszystkie urządzenia z tego pudełeczka. Za chwilkę o nich opowiem trochę więcej. Oczywiście jest akumulator, przewód mikro USB, który może podłączyć do tego routera i go zasilić, instrukcja obsługi oraz sam router. Jeśli chodzi o router, to widzicie, z przodu mamy jego logo, wykonane jest w pełni z plastiku. Z tej strony mamy dwie ikony, zasięg oraz bateria, czyli pokazuje nam, w jakim stanie jest zasięg oraz bateria. Na górze mamy włącznik tego routera, na dole gniazdo mikro SD, żebyśmy podłączyli do zasilania. Jak zdejmiemy tą klapkę zewnętrzną, mamy wejście na karty SIM. Oczywiście tu wsadzamy naszą baterię. Z tej strony możemy wsadzić nazwę sieci, jeśli chodzi o Wi-Fi, hasło do naszej sieci Wi-Fi, stronę, na którą możemy wejść na router, go skonfigurować pod siebie oraz hasło do tej strony. Mamy też wejście, też mamy tutaj kod QR, który możemy zeskanować i bezpośrednio połączyć się z routerem, jeśli nie chcemy wpisywać hasła oraz loginu. Dobrze, za chwilkę włożę kartę SIM i akumulator, podłączy się do niego telefonem i sprawdzimy, jak ten router wygląda, jeśli chodzi o stronę jego. Włożyłem już kartę SIM na miejsce, teraz włożę akumulator. Jak widzimy, tutaj się nic jeszcze nie świeci. Przycisnę, żeby się uruchomił. W tej chwili się zapaliły diody na zielono od zasięgu oraz od akumulatora czy od baterii. Za sekundę zeskanuję kod QR telefonem, żeby się połączyć z tą siecią, zobaczyć, czy działa. Następnie spróbuję wejść na stronę 192.168.8.1 i zmienić konfigurację tego routera na swoje wymagania, czyli na swoją nazwę, na swoje hasło, żeby nie było fabrycznie. Jak przez sekundę widzieliście, tutaj dioda od zasięgu zapaliła się na chwilkę na czerwono i zielono. Zobaczymy, czy się w telefonie pojawia nazwa sieci Huawei. Jeszcze nazwy nie ma, to jeszcze już się diody zgasły. Sprawdzimy, czy jak wciśniemy, to znowu się te diody zapalą. Widzę w telefonie już sieć Huawei. To teraz zeskanuję kod QR, żeby z tą siecią się połączyć. Jesteśmy podłączeni już do sieci Wi-Fi z naszego routera. Oczywiście w tej chwili nic nie musimy robić, po prostu internet będzie już działał, ale my chcemy sprawdzić, po prostu, jak wygląda jeszcze zarządzanie routerem. Możemy wejść przez stronę 192.168.8.1, wpisać hasło, które jest na naklejce przy baterii, albo skorzystać z aplikacji, która jest dedykowana do routerów Huawei. My skorzystamy akurat w tej chwili z tej drugiej wersji, łatwiejszej. Sprawdzimy, jak wygląda szybkie zarządzanie. Zmienimy nazwę sieci na jakąś inną niż te Huawei. Po zalogowaniu się do aplikacji widzimy, na górze mamy podane, ile nam zostało baterii, która jest wbudowana w ten router. Niestety szkoda, że tutaj nie ma przynajmniej trzech diod, które by nam pokazywały status baterii, czy jest mniej niż połowa baterii, czy jest więcej niż połowa baterii oraz zasięg. To możemy sprawdzić w każdej chwili z aplikacji. Widzimy, że mamy podłączone w tej chwili jedno urządzenie pod router. Prędkość, jakoś w tej chwili wykorzystywana jest między naszym routerem a siecią, akurat tutaj sieć Play jest. Ile wykorzystaliśmy w tej megabajtów. I zejdziemy do ustawień Wi-Fi. Na samej górze, jak jest napisane, niestety, że w tych routerach nie działa pasmo 2, 4 i 5 GHz jednocześnie. Ja myślałem, że jeśli to jest Wi-Fi w standardzie 5, to już będzie tak zwany dual band, będzie działał. Niestety, jak widzimy,
Te routery są ograniczone, że działa tylko pasmo 2, 4 lub 5 GHz. Tu możemy zmienić oczywiście swoją nazwę sieci oraz hasło pod siebie. Możemy uruchomić sieć 5 GHz, ale wtedy automatycznie wyłączamy sieć 2, 4. Nie będziemy na razie zrobili zmian. Zobaczymy, co jeszcze było w ustawieniach. Możemy też utworzyć sieć gościnną. Uruchomimy tą sieć. Będzie na razie bez hasła. Czy hasło wpiszemy? Po prostu 1, 2. Teraz powiedzieć, że hasło jest bardzo łatwe. Zobaczymy, czy nam pozwoli zapisać. Zapisaliśmy. Zobaczymy, co jest pod zakładką pokaż więcej. Mamy tutaj zakładkę wzmacniania sygnału Wi-Fi, SMS-y, APN, zapobieganie kradzieży Wi-Fi, tryb mostkowy, oszczędność energii, ustawienia zaawansowane. To mnie będzie bardziej interesowało. Tu mamy komórkową transmisja danych w roamingu. Może używamy tego routera za granicą, trzeba wtedy odhaczyć tą wersję. Wybór operatora automatyczny. Wyczyszczenie historii statystycznych. Ustawienie konta, zarządzanie kodem PIN. Ustawienia fabryczne oraz uruchomienie ponowne lub wyłączenie routera. Zobaczmy, czy nam się ta sieć gościnna już uruchomiła. Jest sieć gościnna, próbuję się połączyć, zacząć, wtedy możemy też zarządzać ustawieniami tego routera. I jak widzimy w trybie gościnnym nie możemy wejść na router, to jest dobry raz, żeby tam nikt przypadkiem nie sprawdzał ustawień. Zobaczmy jeszcze wersję webową na większym ekranie, ponieważ widzę, że ta aplikacja jest dość uboga. Możemy zmienić nazwę i hasło, ale za bardzo więcej nie mamy tu ustawień. Przed chwilą widzieliśmy, jak wygląda zarządzanie routerem z aplikacji. Teraz zobaczymy, jak wygląda zarządzanie tym routerem, jeśli chodzi o stronę www. Na stronie startowej tak samo po wpisaniu hasła mamy zasięg 4G, ile zostało baterii oraz ile urządzeń zostało podłączonych do naszego routera, w jakim paśmie. Mamy następnie zakładkę ustawienia sieciowe. Możemy transmisję danych wyłączyć, wyszukiwać sieci. Czy ma być automatyczne, czy ręczne, jeśli chodzi o powiedzmy Play, T-Mobile, Orange oraz Plus. Taka ciekawostka, rozszerzenie Wi-Fi, to możemy podłączyć się z routerem i wtedy ten nasz router będzie działał jako wzmacnia sygnału, wtedy mamy wyszukiwanie sieci, podłączymy go powiedzmy do jakiejś sieci w okolicy, wiadomo, musimy hasło znać. To jest dla mnie bardziej jako ciekawostka, bo ten router ma działać jako mobilny, czyli powiedzmy ten, wkładamy kartę SIM i nam to powinno działać. Następna zakładka to jest ustawienia Wi-Fi. Możemy zmienić nazwę sieci oraz hasło. I tak jak wcześniej też możemy stworzyć sieć gościnną, jeśli chodzi o nasz router. W tej chwili tam włączyłem wcześniej w ustawieniach właśnie te wzmocnienie sygnału Wi-Fi. To nie możemy uruchomić w tej chwili tego trybu gościnnego, ale jak to widzieliście przed chwilą, pokazywałem w wersji mobilnej, to działa. Jeśli chodzi o urządzenia, mam w tej chwili podłączone dwa urządzenia w paśmie 2.4. Możemy sprawdzić, jakie mają adresy MAC oraz IP. W narzędziach wiadomości SMS, ustawienia SMS, statystyki. Na samym końcu mamy zakładkę zaawansowane, co powinno nas bardzo zainteresować. Tu mamy najwięcej ustawień, tak jak mamy tutaj tryb eco, czyli po ilu minutach ma się router w tryb uśpienia zrobić, jeśli nie mamy podłączonego żadnego urządzenia po Wi-Fi. Mamy ustawione 10, 20, 30 minut lub ma nie być tryb eco w ogóle włączony. Szerokość pasma oraz zmienić kanały w paśmie 2.4. Od kanału 5 do kanału 13 możemy zmienić to ręcznie. Lub tak jak w tej chwili ustawione jest automatycznie.
I oczywiście możemy zmienić pasmo 2, 4 na 5, ale jak mówiłem wcześniej, niestety ten router nie działa w dual bandzie, dwa pasma na raz nie działają. Ustawienia zabezpieczenia możemy zmienić nazwę oraz hasło, jeśli chodzi o naszą sieć. To samo co przed chwilą w zaawansowanych ustawieniach Wi-Fi. Możemy zrobić, włączyć filtr MAC adres, połączenie po WPS-ie, aktualizację. Zmienić DHCP LAN oraz zmienić tak samo DHCP Bully. Tutaj w tej chwili stajemy IP na urządzeniach 2.1.254. Tryb mostkowy. Filtry adresów IP, serwer wirtualny, aplikacje specjalne, ustawienia DMZ. Możemy mieć sporo więcej ustawień. Jak widzicie, jeśli chodzi o wersję webową, to jest powiedzmy dla bardziej zaawansowanych użytkowników routerów. Wersja na aplikację jest po prostu do zmiany nazwy i hasła, takie powiedzmy dla zwykłego Kowalskiego, żeby tam zmienić te podstawowe ustawienia. Dobrze, wrócimy do routera, podsumujemy jego użytkowanie. Już skorzystam w tej chwili od kilku dni z tego routera, mogę troszeczkę o nim już opowiedzieć. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam pokazałem, jak ten router uruchomić, pokazałem jego wady i zalety. Jeśli chodzi, zaczniemy może dzisiaj podsumowanie od wad. Tu mogą być te trzy diody, jeśli chodzi o pojemność baterii, ile nam zostało baterii, mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, że mamy powyżej 50%, 50% powiedzmy poniżej 50%, żebyśmy byli nie zaskoczeni, że nagle bierzemy nasz router w podróż, a bateria jest rozładowana. Bardzo prosto się go uruchamia, mamy tylko jeden przycisk, hasło mamy na naklejce przy baterii. Pokazałem w aplikacji, jak ten nazwę i sieć bardzo prosto zmienić. Jeśli chodzi też o wadę tego routera, szkoda, że nie działa w dual bandzie, ale takie małe urządzenie po prostu i dość w miarę tanie, nie potrzebuje takich funkcji. Wiadomo, jak bierzemy taki router w podróż, to ważne, żeby był dość mocny zasięg, jeśli chodzi o zasięg LTE. Tu w moich warunkach nie było większego problemu, jeśli chodzi o zasięg. I tak samo jeśli chodzi o samo Wi-Fi. Zdziwiłem się, że ma dość spory zasięg. Myślałem, że będzie po prostu sporo mniej, że to będzie po prostu działało w jednym pomieszczeniu. A spokojnie, jak postawiłem ten router przy oknie, praktycznie w całym mieszkaniu 60-metrowym był zasięg tego Wi-Fi, jeśli chodzi o pasmo 2-4. Przy piątce wiadomo, że troszeczkę zasięg jest krótszy. Jeśli chodzi, czy go polecam dla prostego użytkownika, który będzie go wykorzystywał głównie w jakiejś tam podróży bez większych zbawień się, jeśli chodzi o to pasmo 2, 4, 5 GHz, spokojnie polecam. Jeśli chodzi o samą baterię, mi nie udało się na nim wykorzystać, tak jak profesor mówi, około 6 godzin. Jak bardziej się bawiłem tym routerem, czy bawiłem się po prostu, korzystałem z danych, podłączałem 2-3 urządzenia, to czas działania tego routera to było około 4 godzin, a to jest praktycznie fabrycznie nowy router, to nie jest jakiś tam używany. To troszeczkę, jeśli chodzi o tą baterię, to myślałem, że będzie troszeczkę dłużej działała, ale oczywiście mamy podłączenie micro USB, to możemy podłączyć do tego powerbank, jeśli chcemy korzystać z jakimś campingu. Jeśli mamy do wykorzystania go w samochodzie, to wiadomo, że mamy gniazdko zapalniczki, możemy go też podładować w każdej chwili. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik się Wam podobał. Dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.